Cześć, witam serdecznie. Słuchajcie, wczesny dostęp, zaczynają się już pytania co do gry u mnie na grupie, ale nie tylko na grupie, więc tu chciałem zrobić taki mały audiolog z podstawowymi informacjami, które na pewno się niektórym przydadzą. Oczywiście, jeśli komuś się przydadzą, a ktoś o czymś nie wiedział, bardzo bym prosił o łapeczkę w górę i jakiś komentarz. Więc teraz słuchajcie, podstawowa rzecz. Teraz zauważyłem na grupie pytanie, czy są jakieś kombinacje, które pokazują nam w ekwipunku porównania i maksymalną, minimalną wartość co do broni. Słuchajcie, wchodzimy sobie, przepraszam, nie tutaj, w opcje, do góry, gra, opcje, rozgrywka i tutaj mamy takie dwie opcje, które proponuję, żebyście sobie włączyli: zaawansowane porównanie opisów i zaawansowane opisy. Co to daje? Już pokazuję. Mamy sobie tutaj broń, tak? I teraz klikając na trójkącik, porównuje nam, pokazuje, co stracimy zakładając tę broń, a które wartości są wyższe od tej, którą mamy wyposażoną. Więc to jest bardzo przydatne w późniejszym etapie budowania sobie właśnie postaci. Dobrze, kolejna rzecz. Ilość napoi, które możemy nosić na początku, to 4 sztuki. Spójrzcie na lewy dolny róg, mam 6 na 6. Czemu? Dlatego, że im będziemy posuwać się dalej w fabule i nie tylko, dostajemy opcję właśnie rozwijania, powiększania, że tak powiem, no, slotów na napoje o jedną sztukę. Ile ich jest maksymalnie? Nie wiem. Przypuszczam, że będzie 8 lub 12, chociaż 12 to może być za dużo. Kolejna rzecz. Wiele osób pyta o konia. Konia nie mamy od początku. Konia odblokowujemy dopiero mniej więcej w 3 czy w 3 czwartych fabuły gry. Także to, żeby ktoś nie był zdziwiony. Rzecz kolejna. Aspekty. Aspekty legendarne na przykład, jeśli mamy i mamy dwa takie same, to one się nie sumują. Gra wybiera ten lepszy aspekt, a ten słabszy po prostu ignoruje. Więc nie warto zakładać dwóch legendarnych aspektów. Rzecz kolejna. Na świecie spotykamy takie rzeczy jak ołtarze Lilith. Jest w internecie mapka pełna, gdzie one się znajdują. Także z tym nie ma problemu. Warto je odkrywać, dlatego że dają one bonusy. Czy to do zręczności, czy inteligencji, czy siły. Przeważnie po 2 punkty. Przynajmniej takie mi się udało dwupunktowo odkryć. Więc to tutaj proponuję sobie też odkrywać, ale ustawić się w dany dzień na przykład na odkrycie tam większości tych ołtarzy. No i tak. Zdobywanie twierdz. Twierdze są na świecie i też dają spoko sprzęt, spoko bonusy, więc warto je robić. Najlepsze przedmioty natomiast wypadają już na trzecim i czwartym poziomie świata, więc nie warto kombinować i ulepszać przedmiotów do 50 levela. To nie ma najmniejszego sensu, bo te przedmioty tak naprawdę dosyć często wymieniamy, tak? Rzecz kolejna. Szybka podróż. Możemy szybko podróżować poprzez mapę. To wiadomo. Chyba. Niektórzy nie wiedzą. Rzecz druga. Jeśli znajdujemy się w podziemiach i potrzebujemy z nich wyjść, nie musimy absolutnie wracać się przez całą mapę, tylko klikamy sobie strzałeczkę do góry. Tu mamy opuść podziemia, te schodki, które są z X-em. Lub klikamy sobie, tak jak w przypadku tutaj miasta, na mapę, na wyjście i teleportuje nas. Także nie trzeba biegać przez całą mapę. Kolejna rzecz, warto sobie poustawiać tutaj wszystkie emotki, które są w grze od razu na początku, dlatego że będziemy ich używać nawet przy
przy questach, także warto to zrobić. Co tam jeszcze było? No, skakanie między miastami to wiadomo, tak samo jak pokazałem na mapie. Rzecz kolejna, w inwentory mamy tutaj zakładki jednorazowe zadanie, aspekty. I teraz tak, jednorazowe napoje, jeśli macie, używajcie, bo dają nam bonusy. Ja na przykład sobie zrobiłem ten napój, później będę grał, więc sobie go wykorzystam. Daje plus 5 do expa na 30 minut i oczywiście ciernie, których używam. Więc tutaj warto produkować sobie eliksiry, jak i ich no, używać. Kolejna rzecz. Tutaj na dole te fioletowe pod tym, o tutaj. To są tak zwane obole. To jest waluta w grze, którą zdobywamy za eventy na przykład świata. Nie wiem, czy event światowy jakiś jest w tej chwili. Tutaj nie widzę. Honorowy zakład to jest zwykłe zadanie. Pomarańczowe okręgi. Wchodzimy w nie, tłuczemy potworki i dostajemy tak zwane obole. Obole wydajemy, słuchajcie, tutaj. I warto też je na bieżąco wydawać, dlatego że postać ma ograniczoną ilość noszenia oboli. Nie wiem, czy to jest 300, nie wiem dokładnie. W każdym bądź razie ojciec wydawać sobie. Na ciebie szczęście. Nie kupujcie żadnych tych rzeczy na razie, bo to mija się z celem. Najlepiej kupujcie sobie szepczące klucze, dlatego że na świecie spotykacie skrzynie, milczące skrzynie. Otwieracie je szepczącym kluczem. I oczywiście też nie warto ich otwierać na początku, tylko dopiero na wyższym poziomie, powiedzmy tam na trzecim poziomie świata, dlatego że lepszy ekwipunek leci. A ten tutaj na drugim, na weteranie, którym jestem, no nie jest raczej zbyt dobrym ekwipunkiem, który leci. Rzecz kolejna, kryształy, które mamy w broniach, możemy wyciągać. Można je wyciągać, więc nie obawiajcie się, że a wrzucić kamień czy nie, bo nie wiem, czy można wyciągnąć go. Tak, można wyciągać kamienie, więc jeśli chcecie sobie kombinować już na samym początku, oczywiście możecie bez żadnych przeszkód ani obaw coś takiego zrobić. Sprzęt. Sprzęt, jak widzieliście, ma swoje wartości. Trwałość tutaj ma 90 na 100. Dlaczego? Dlatego, że tak, jeśli giniemy, tracimy 10% wartości tego sprzętu. Sprzęt jako tako od walki się nie psuje. Psuje się tylko i wyłącznie od naszego, najprościej powiedzieć, padania, tak? Zabijają nas i tracimy właśnie wytrzymałość przedmiotu. Kolejna ciekawa rzecz. Jeśli jesteśmy w party, a ktoś zalicza dungeon, nam też zalicza. Dostaje się aspekt. Także to jest taki chyba niedoróbka jak na razie gry, to jest bubble gry, który pewnie będzie, który będzie naprawiony. No i na przykład ja stoję sobie w mieście, dwóch kolegów tam biega po dungeonie, pach, zaliczają dungeon, mi wyskakuje informacja na ekranie, że otrzymałem aspekt. Także też na lenia można tak robić, jak ktoś odejdzie na przykład od peceta czy od konsoli, dwóch kolegów gra, to nam też tam wpadają takie aspekty. To chyba wszystko na ten moment, także jeśli komuś to troszeczkę pomogło, także no, zostawcie łapeczkę w górę, komentarz, będę zadowolony, jak i pomożecie mi w rozprzestrzenianiu tego filmu. Także dzięki bardzo, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć.